W tym roku odbywa się już 6. edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Harcogranie. Na naszej scenie wystąpi 45 podmiotów muzycznych, czyli łącznie około 300 uczestników. Czym w tym roku zaskoczy nas festiwal? Bez wątpienia będzie tu mnóstwo zabawy i cudowna atmosfera. Sprawdźcie to sami! Mija stacja na drodze swej, ludzi, którzy marzą o tym, by się wyrwać stąd, porzucić. Czujemy się bardzo fajnie, atmosfera jest tutaj również bardzo fajna. Ogólnie bardzo się cieszymy, że tutaj przyjechaliśmy. Przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na tych stronach, co więcej mógłbyś chcieć. Niech czas skończy się, nic się nie stało, nic się nie stało. Podczas koncertu wykonaliśmy nasz miks piosenek harcerskich i turystycznych. Są to nasze ulubione piosenki, nie mogliśmy się zdecydować na jedną, dlatego połączyliśmy je w taki miks. Choć fajnie jest też śpiewać w grupie, ale po prostu jak ja śpiewam sama, to się czuję taka wolna. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. Pierwszym powodem jest to, że jesteśmy z Ostrowca Świętokrzyskiego, więc mamy naprawdę niedaleko na ten festiwal. Druga rzecz jest taka, że właśnie przez to, że jest niedaleko, to bywamy na wielu imprezach starachowickich, więc mamy tutaj bardzo dużo znajomych, przyjaciół. No i oczywiście ta niesamowita atmosfera, która jest co roku i na żadnym innym festiwalu nie jest tak jak tutaj. Najpiękniej wiatr układa wiatr, tam gdzie nas nie ma, wie wiatr. Najpiękniej wiatr układa wiatr, tam gdzie nas nie ma. Konkurencja w tym roku jest naprawdę wysoka i przed występem bałyśmy się, że nam nie wyjdzie, ale naprawdę było dobrze, a konkurencja jest naprawdę wysoka. Niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Ciepłej herbaty poczęstuje się pan. Zaczęliśmy z drużyną szukać paru konkursów, na których moglibyśmy wystąpić i harcogranie pierwsze nam się rzuciło w oczy. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. A tu też was Bóg nie usłyszy lepiej. Usłyszcie tę ciszę lepiej, by go nie było, gdzie jest ta miłość. Tu też was Bóg nie usłyszy lepiej. Zrozumcie tę ciszę lepiej, by go nie było, co to za miłość. Przygotowaliśmy piosenkę Lazare w języku starosłowiańskim, bowiem odzwierciedla ona, tak jak jej sposób wykonania, na który się zdecydowaliśmy, niestandardowe podejście naszej drużyny do pewnych aspektów artystycznych występów na takich imprezach jak harcogranie. Wykonaliśmy ją właściwie nie na instrumentach, ale na tym, co znaleźliśmy po prostu pod ręką. Warara tarira, 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 warara tarira. Cieszymy się. Był taki stres, ale pozytywny. Cieszymy się, że wszystko się udało, że się nie pomyliłyśmy, że zaśpiewałyśmy dobrze. Stoję na barce, choć czasem leje deszcz, choć czasem leje deszcz, choć czasem leje deszcz. Stoję u barcie, choć czasem mokro jest i namiot mokry deszcz. Ludzie mają okna kwiranki, które marzą o tańcu na wietrze. Ludzie, dajcie im wreszcie pohulać. Puśćcie niebo, słońce, powietrze. No, jest naprawdę bardzo sympatycznie. Wszyscy są mili dla siebie, świetnie się bawimy.
i no bardzo nam się podoba. Ta kraina święta, niepojęta, w tej krainie pięknie, tajemniczo. Tu nad nami bieszczadzkie anioły, uskrzydlone bieszczadzką modlitwą. Harcerska dola, radosna. Harcerska dola, radosna. Radosna, 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 tak, radosna. Radosna, 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 tak, radosna. Radosna, 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 tak, radosna. Radosna, 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 tak. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najwyższym wzgórzem jest Sarajewo, tam jutro miła pobierzemy się. Zaśpiewaliśmy piosenkę Biegłaś z boczem. A dlaczego akurat tą piosenkę? Powiem tak, bardzo nas urzekła. Jest naprawdę bardzo fajna i jest dosyć stara, także można nawiązywać. Czegoś oryginalnego. Tak, czegoś oryginalnego. Do starych czasów można nawiązywać. Wanda budibu, wabudibu, wabudibu, wanda budibu, wabudibu, wabudibu, wanda budibu, wabudibu, wabudibu, daj. No co mną to kieruje? No w sumie za bardzo nie wiem, ale dużo osób mówi mi, że ładnie śpiewam, ładny mam głos i dobrze mi to wychodzi, więc w sumie uważam, że jest to prawda. Jest to dobra zabawa, ponieważ mogę sprawdzić, czy mam talent i... Co już zrobiłeś? Co jeszcze trzeba zrobić? Co oddałeś już? A co jeszcze możesz dać? Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. No to oczywiście był stres, ale również czułyśmy radość, że możemy wystąpić w kolejnej edycji. Czułyśmy się, że jesteśmy przygotowane i moim zdaniem wyszło super. Tylko czas płynie wciąż, tak jak wąż poplątany obok dnia minionego mgłą. Ktoś wypatruje nocą gwiazd, zimny śnieg, wiatru pis, szary przysmak świtu jest, nie ma nic, dni minionych już nie złapiesz. Czas płynie wciąż, tak jak wąż poplątany obok dnia minionego mgłą. Ktoś wypatruje nocą gwiazd, zimny śnieg.